Siemano wszystkim, jesteśmy na Płockim Molu i tutaj zaczynamy naszą geogeserową podróż po Polsce, a może nie tylko. Paszport jest w plecaku, więc nie wiem, co mi chłopaki zaplanowali. Czy masz jakieś ostatnie słowa? Chciałem pozdrowić Płock, nie pozdrawiam Radziwia, ale żeby oddać hołd, że kiedyś to Radziwie było częścią Płocka, mam spodnie z pomocy dla powodzian. Czyli te 4 dislajki będą od Radziwia. Tak, 4 dislajki od Radziwia, bo na Radziwie tylko 4 osoby mają internet. Pozdro, macie. Geogeser to gra oparta na mapach Google'a. Rozpoczyna się w przypadkowej lokalizacji w dowolnym miejscu świata. Naszym zadaniem jest odkryć i zaznaczyć, gdzie jesteśmy, badając otoczenie. Postanowiliśmy sprawdzić, czy gra, jeden z topowych polskich graczy geogesera, w rzeczywistości poradzi sobie równie dobrze, co przed ekranem komputera. Dobra, jesteśmy na rondzie. Rondzie w Radziwiu, La Jourdie bodajże się nazywa. Będą mi robili kręciołka na rondzie, żebym nie wiedział, gdzie pojedziemy. Zakładaj opaskę. Pozdro, widzowie. Dobra, teraz zrobimy sobie 3 kółka, to już chłop nic nie będzie wiedział. Czaisz jeszcze, jaki mamy kierunek, czy nie? Tak, po słońcu. Wierzcie. Ciągle w lewo, czuję moc odśrodkową. Jeżeli będzie prosta droga cały czas, to jedziemy przez most. Pojechaliśmy pomiędzy Lidlem a Biedrą. Pod wiaduktem nie byliśmy, bo było słońce cały czas. Więc jedziemy w tej chwili na wschód, na Włocławek. Ty masz dwie nerki jak coś, nie? Nie palisz, nie pijesz. Mam dwie śledziony. Zrobimy zaraz 8 zakrętów randomowych. To już skończę ogarniać, bo... Radziwie znam. A my nie jesteśmy w Radziwie. Może nie czujesz tego, tak? Ale obwodnica Wiednia była remontowana. Wyłączyłem lokację, tylko wibrę mam włączoną. Tak, słucham. Daj telefon, pani potrzebuje. Podłącz mi tego Spotify. Obwodnica Wiednia. Droga płatna na Radziwie. Piosenka średnio 3 minuty 20, tak myślę. Radziwia 20 minut, jakby speedem może być do Gostynina trafił, ale nie w tą stronę. Chyba, że mnie kompas myli, no to jesteśmy na jakimś międzytorzu, dawaj ta lokacja. Pierwsza z konkurencji, która jakby teraz będzie, to będzie szybki strzał. Odsłaniamy grafowi maskę na dosłownie 5 Wyjdę sekund. Wyjdę najpierw z auta? Myślę. Wyjdziesz z auta, no. Okej. Gdybym nie widział z dołu, to bym pewnie dostał pierdolca i halucynacji szybko od tego. I pod auto. Przez pasy z tym? Ludzie, patrzą, co to? Schodek, schodek! Znam tą kostkę. Kurna, każdy gracz geogesera. Znam ten krzak. Ktoś się odwrócił przodem. Czekaj, ty mi zdejmiesz, czy ja sobie mam zdjąć? Widzisz, echolokacja po prostu tutaj. Kurde. Dobra, posłuchaj. Odsłonisz opaski i będziesz miał 3 sekundy, bo to będzie za łatwe. Zamknięte są. Gotowy? Tak, gotowy. Raz, dwa, trzy, zamykasz. O kurde. Okej. To musi być rynek w Gostyni, nie? Dobra, to zaznaczy. Chyba, że jakimś ciulem do Sierpca dojechaliśmy. W samochodzie zaznaczysz swoją odpowiedź. Jestem Gostynina, cholera. Wiem, co to jest. Ja w tym mieście byłem na rynek review przecież. To jest na północ. Nie pamiętam nazwy. No to jaki... jest to miasto, na którym byłem na rynek review. Nie, to mi nie pasuje. To była droga środkiem. Nie wiem, czy byście dojechali do Bielska tak szybko. Drobin! Pasuje, że jechaliśmy na północny wschód po słońcu. Nie jest to rynek w Płocku, nie w Gostyni, więc to musi być Drobin. Czekaj, ile to jest metrów? Dałoby radę do Drobina, jakoś tak naciągane, chociaż... Ale jakbyś miał określić te 3 sekundy, było spoko? Było fajnie od strony gameplayowej, ale nie znałem tej miejscowości, więc... To fajnie, to idealnie było. Musisz zapamiętać sobie rzeczy w głowie i tyle. A co zapamiętałeś? Ratusz na wprost, pasaż. To jest trochę trawa i to jest taki typowy rynek polski, tak? Wiem, że oni mają rynek wzdłuż drogi krajowej 60. Jakbyśmy 60 dojechali, to by pewnie się zgadzało. Tak. My stoimy w tej chwili na 60 z prawej strony i wyprzeszliśmy przez pasy i rynek jest wzdłuż. Tak, to ma sens. No, jesteśmy w Drobinie na rynku. Dobra. Tego się nie spodziewasz. Byłeś w Lwowie kiedyś? Czy nie? Nie, nie byłem. Chciałeś być kiedyś? Teraz jak teraz myślę o tym więcej, to mam wielką... niepewkę pomiędzy Drobinem, Gostyninem a Łąckiem. A czemu? Wiem, że Łąck ma jakieś coś tam fajnego, a Gostynin na pewno ma. Ty, ja przez rynek w Gostyninie z rodzicami jeździłem kiedyś, jak jechaliśmy na południe. I on był taki prosty. To był rynek w Gostynie, nie w Drobinie. Jest 10 godzina i słońce jest tam, to północ musi być tam. Więc jedziemy na wschód, ale Gostynin jest na południowy zachód. Słońce jest jakieś pijane. Ja patusem jest w północnej półkuli, słońce jest na południu. Czyli północ jest gdzie? Czyli gdzie teraz jedziemy? Na Kutno. Czyli co, teraz słońce ci już działa, czy jak? Pomiędzy godzinówką a 12 jest pewnie południe. Jak myślisz, gdzie jesteśmy? Druga lokacja.
Do Włocławka byśmy nie dojechali. Jeżeli przypuszczałem, że to był Gostynin. Jest taka miejscowość, że autostrady to się nazywa Krzelce Kujawskie. No to jest wiocha. Na mapie pewnie znajdę. Tutaj będziesz miał ciężkie miejsce. Jak będziesz wiedział, to jest nienormalne. Będziesz mógł stać w miejscu, obracać się 360 stopni i patrzeć, ale nie możesz chodzić. Dobra. Musisz być tutaj. Ile sekund mam? Ile chcesz. Dobra. O kur... Okulary zostawiłem w aucie. To dobrze. To dobrze. Dobrze. Czekaj, jak tam jest słońce, jest 10:00, no, nie potrzebowałem kompasu. Już wiem, gdzie jestem. W sensie tak, myślę, że to jest 5000. Wbrew pozorom łatwiej jest, w momencie kiedy jest komin, jest nowe budownictwo, auta jeżdżą, więc to jest droga, może nie krajowa, ale wojewódzka na pewno. Jakaś tam farma cholera jest. Czyli już patrzysz i będziesz mówił, gdzie jesteśmy, tak? Tak. Skoro tam jest komin, pewnie mają własny tor. O, co tam jest napisane? Bricomarsze, zajebiście. Nie pomyślałeś o tym. Markę Bino. Jodny serwis. Kacprowicz. Co to jest za sklep taki? Takie są takie siwo-czerwone. Weź to pokaż tego sklepa. Nie znam tego sklepu za cholerę. Markę Bino. No Brico jest. 60-92. Klimatyzowanie, zajazd dułe, to już za kłótnym jesteśmy. Ja się tak śmieję z tego. No, nie takie kurde łatwe. W JD serwisie jesteśmy. Tutaj dajesz, tak? JD serwis, tak, tutaj stoi JD serwis. Ja czuję, że jestem 5 km od JD serwisu. Czyli to mam ci zaznaczyć, tak? Tak, nie mogę znaleźć precyzyjnie, więc powiedzmy, że jesteśmy w JD serwisie. Czyli tak śmierdzi w Kutnie, tak? Nie, w sensie tak jak kolokwialnie mówiąc. Nie, to był żart. Uwaga dla montażysty, dać napis, to był żart. Przecież ja to montuję. Pozdrawiam wszystkich użytkowników Nogi. Czy wiesz, to będzie? Bo jak po imieniu do ciebie będę mówił, to będzie to pikać, jakby to było przekleństwo. Co tam? Co ja? Jesteśmy już w okolicach nowej lokacji. Zrobimy tutaj szybki strzał, ale najpierw mi powiedz, Graf, ile jedziemy. Ile odkąd ostatnio cię pytałem, minęło? 17 piosenek. Jaki czas? Piosenka tak 3,40 średnio, plus na siku było z 5 minut. Dobra, powiedzmy godzina 20, 30, 35. Godzina 33,7. 1337. No dobra, no fajnie, fajnie, że sobie próbujesz, fajnie, że zgadujesz. Według próbować mnie w życiu jest trzeba. Chyba o 10 punkt. No to teraz jest takie w pół do 12. Czyli niedługo będę miał łatwiej, bo słońce będzie na południu. Pomiędzy 12 godziną a wskazówką godzinową, która wskazuje na słońce, jest południe zawsze. Chyba, że jesteście w półkuli północnej. Południowej. No właśnie. Hola, to do mi amigo de Argentina. Nie czułeś tego, jak siadaliśmy do samolotu? Nie, nie czułem tego. Ola. Okej, okay. Ma na imię Ola, więc jesteśmy w Polsce na szczęście. Привет, jak diela? Хорошо. Хорошо. Drop AWP. Nie znają, to chłodzi. A może to, tak? O, zajebiste miejsce, kurna. Takie to tam nie daj. To jest ciekawe. To jest ciekawe. To jest, ale wygląda ciekawe. Dobra, a jak myślisz, gdzie jesteśmy? Gdzie w ogóle pojechaliśmy? Mniej więcej. Na południe. Jeżeli to było Kutno, pojechaliśmy na południe. Miałeś większy bieg chyba niż albo piąty, albo szósty bieg w aucie. Więc jechaliśmy więcej niż 90, więc to była autostrada. Jedyna autostrada, która tam jest na południe, to jest ta, co lobi tak Łódź z prawej strony przytula. Ale za długo jechaliśmy niż do Łodzi, więc jakbym miał strzelać? Piotrków Trybunalski? No spoko. Dla ciebie to jest... Tak? Ale co, w tym miejscu zapisujesz lokację już? No tak. Jeszcze gdzieś w rejonach jesteśmy, mogę być na jakiejś wsi, nie wiem, widzę tylko brykiet. To jak się nazywa? MC Płyta Chodnikowa, pozdrawiam, polską mafię. Zdejmuję sobie oczy, zamykam oczy. Gotowy? No. Start. 3, 2, 1. Okej, dobra. Znajdę to na mapie, Galeria Sztuki. Jeżeli stałem na przystanek, to jest przystanek? To w którą stronę była północ? Twarzą do okay, na droga północ. Droga jest zachód-wschód, dobra. To jest jedno wielkie szukanie przypinek na mapie. A gdzie szukasz? W Piotrkowie Trybunalskim. Takie jest moje przeczucie. Ale tą galerię sztuki zobaczyć. Czekaj, północ jest tam. Na północnej części ulicy to będzie. Jeżeli to jest Piotrków Trybunalski i tego nie znajdę, to chciałbym pozdrowić i przeprosić jednocześnie Kuca, kolegę streamera z Piotrkowa. I mogę wam też powiedzieć,
ciekawostkę, że jest McDonald's w Piotrkowie Trybunalskim. To jest ten legendarny McDonald's, gdzie Rafonik zdał w ryj chłopowi z wykopu. Słyszę ciągle te tiry, cholera. Soundgesser. Jak brzmi to miejsce, gdzie jest? Skwer handlowy, DPS, Biedra, Kaufland. Widziałeś jakiś sklep? Widziałem tylko galerię sztuki wielką, taką. Okay. Stary budynek, taki era industrialna type beat. To było trudne. Wiem, ale dobrze. To nie jest jakiś klient przypadkowy, tylko to jest Mister Michał Gra, Łukasz Gra, Patryk Gra. Może nie, to jest ten Piotrków cholera, może to jest Bełchatów. Nie, kąty ulic się nie zgadzają. Ty lisie, ty. Po zielonym patrzę. Tu. Dobra, tu. Jak jesteś ten przekonany? Czy raczej git, czy taki strzał? Git czy shit? Git or kit. W sensie myślę, że Piotrków bardzo mocno, ale nie mogłem cholera znaleźć. Tutaj są jakieś ogrody działkowe przed nami. Tak mnie ustawili w aucie. Galeria sztuki był wielki napis, a tego nie ma na mapie. Jakby na mapie są jakieś, nie wiem, pizzeria i posta. Nie wiem, przysięgam, macie to pewnie dobrą pizzę, ale nie jest to coś, co mnie interesuje obecnie. Jadem? Jadymy. Strasznie mnie ja nieładnie mówię, że on cały czas wie mniej więcej, gdzie jesteśmy. To teraz robimy godzinnego tripa, żeby wrócić do Piotrkowa Trybunalskiego w inne miejsce i po prostu już koniec. Pojedziemy. Trochę nas czeka podróż, ale kierowca jest wyśmienity. Co tam z tyłu gadasz? Potwierdzam, że kierowca dobry i operator kamery też dobry. Dać suba na kanale, czy nie? Smash like and subscribe. Ja chcę, jak będziemy u Tomka. Ale zawiało tą reklamą. Niech lepiej nie wieje tą reklamą. Ty co ty na robisz? Na północ jedziemy. Makarenę tańczysz, człowieku? Nie, słońce. Analiza? Kowalski? Ty blaszka, no co się... Może tam wyjdziemy. Graf! Widzowie są już. Jakby co do Tomek jest super wysoki, ja jestem normalnego wzrostu. Bo tam są jakieś dwa takie, wiesz? Dobra, możesz wokół własny, ja wiem, się obracać. Wiem, że mogę. Okej. Okay. Stacja BP, tam jest za winklem. A w ogóle w głowie, gdzie się masz po podróży teraz naszej? Patrzysz na numer? Kierunkowy. Tak myślałem, że będziesz patrzył. To są dwie czarne kropki dla mnie niestety. A gdzie się, gdzie po podróży się ma? Co myślisz? Jakie w ogóle jakby się... Mam dwa typy, mam trzy typy. No. Myśląc mapowo, aha, albo jesteśmy w Tomaszowie Mazowieckim, okay, albo jesteśmy w Łodzi na jakiejś dziwnej dzielni, w sensie tutaj jest bardzo szarobury ten blok, więc nie dziwiłbym się, że to Łódź. Aha. Albo mi zrobiliście bambusla i jestem znowu w Piotrkowie Trybunalskim, ale okay, to by była patola. Autobus biało-czerwony. Jesteśmy znowu w Piotrkowie. To jest akurat jedna meta, której się uczyłem w GeoGuessrze. Park generalnie bardzo ładny, który na mapie będę mógł znaleźć. Mogę kompas? Więc ta droga jest taka, na mapie jest pod takim kątem może. Kraków. Dobrze. Zaraz jedziemy do mnie. Solarium, tam nic nie zobaczę. Ja znam ten billboard. Promocje, no to zajebiście. Jakieś informacje, nie? No biało-czerwone autobusy, mój mówią Piotrku. Chcesz mapę? No, dawaj. Proszę pani, gdzie my jesteśmy? Zrobiłeś coś bardzo fajnego, Tomek. Dałeś mnie na tam, gdzie dałem pieniądze poprzedni raz. Jesteśmy tutaj teraz, jesteśmy na tym skwerze. To było fajne. Bardzo mi się... Ej, okej, okay, czyli to znaczy, że nie, to nie było miejsce, w którym byłem ostatnio. Wiem, że już nie mogę zmienić, ale okej, okay, dałeś mi to miejsce, gdzie dałem pieniądze ostatnio, bo widzę, patrzę BP i myślałem, że popełniłeś gafę i dałeś przypadkowo. Tutaj. Czyli to jest dla ciebie tutaj, tak? Myślę, że to 5 metrów mam. Chciałem powiedzieć, żebyście subskrybowali na YouTubie kanał Krzysztof Persona. A to, że jest dobrym operatorem. No, Krzysiu Persona w swojej osobie. To ja. Czyli mówisz Piotrków Trybunalski, tak? Tak. Mam zawsze wątpliwości, jestem bardzo wątpliwą osobą, ale autobus biało-czerwony, myślę, że trochę się nauczyłem tych autobusów różnych miejskich. Lecimy next? No. Dobra, let's go. Nie myślę, że my nie ogarniamy jakieś słabe lokacje, dajmy po prostu. On niepoważny jest. Każdą lokację, jak już jedziemy, on wie, w którą stronę jechaliśmy, jak w drugą jechaliśmy i on to wie wszystko od słońca. To by trzeba zrobić pochmurny dzień. Ale teraz zrobimy dłuższą trasę, bo mamy trochę kilometrów przed nami. To chyba go nie spompuslujemy. To on jest naprawdę dobry. To co? Ciekawi mnie w sumie, jak myślisz. Ile twoich guessów na razie jest poprawny? Drobin był zły. Kutno, wątpię, żeby było w Krośniewicach Brico. Problem jest tylko, że nie mogę tego Brico znaleźć na mapie, ale myślę, że to Kutno było na pewno, czy lokalizacja dobrze, to nie. Pierwszy Piotrków, no chyba
Tomo ewidentnie pokazał, że to jest błędne. Przez to, że byłem w tej samej lokacji dwa razy, w sensie pojechaliśmy potem tam, gdzie zaznaczyłem. Czy to był Piotrków? Moglibyśmy być wtedy w Pabianicach albo w Tomaszowie Mazowieckim. Ale ten, ostatnia lokacja Piotrków ten? Nie, no autobusy. Autobusy mi tutaj dużo mocno pomogły. I myślę, że to jest chyba najbliższa lokacja, która będzie cały dzień. Myślę, że naprawdę 5 metrów maksymalnie od niej dostałem. No dobra. Dobra, to jest tak naprawdę punkt kulminacyjny gry, bo jechaliśmy przez ponad 3 godziny. On nie wie nawet, ile jechaliśmy. No i to jest to miejsce, w którym może się poruszać, gdzie chce, jak chce, może na wszystko patrzeć. Ja zaznaczam X-a. Punkt startowy, który ma odgadnę. Miejscówka jest dobra, naprawdę. Są tutaj fajne wskazówki, ale nie są oczywiste. Tam jest wskazówka jedna, tutaj jest jedna wskazówka. No i tutaj mamy powrót do miejsca startu, nie? Gdzie możemy być w ogóle? Powiedzmy, gdzie jest punkt, to ci powiem. Jest około 5 godziny, więc jechaliśmy 2,5 godziny. Ostatnio byliśmy w Piotrkowie Trybunalskim. Mówię, waham się pomiędzy granicą Świętokrzyskiego a Podkarpackiego. Może jakieś lubelskie, południowe, może jakieś północne małopolskie. Za Kielcami na pewno jesteśmy. Sandomierz, Mielec, nie mam pojęcia. No dobra, no to chodź, lecimy na X-a. X to będzie twój, no, punkt wyrzutu, tak jak w Geogeserze. Okej, w Geogeserze. Tak. Panie, w jakiej nosi jesteśmy? Ściągasz. Jesteśmy na miejscu. Ściągam już? Tak, Geogeser cię wywalił. Tutaj masz X. Okej, to jest wasze auto, kościół bardzo ładny. Nadjeżdża. RMI, czyli Mielec. Dobra. Kościół, no Mielec może być na północ od nas. Mogę się ruszać, tak? Tak. No Mielec, autobusy mieleckie. Pozdrawiam Popo. Rzeczka jakaś? Tak. Okej, no to ona potencjalnie może być, chociaż pewnie jest zbyt wąska. Grabiowa. Zabudowane Cyranka, Chorzelów, Złotnik, Rzędzianowice. Ten chłop jechał tam, stamtąd. Inna ciężarówka jechała tam, więc śmiem przypuszczać, że Mielec jest tam gdzieś. Grabiowa. No to wyszukaj po prostu ją, nie? Dębicka do Dębca jedzie. Do Dębicy. Jesteśmy poza Mielcem. Tak wam powiem, chociaż wy to widzicie, więc na razie taka jest obsuwa. Zobaczmy, co potrafi. Cmentarz, komuna, kościół. Ja na przykład, gdybym godzinę od Krakowa został wyrzucony, to totalnie bym nie znalazł. Tylko, że on jest potworem geograficznym Geogesera, że on w ogóle potrafi takie rzeczy robić, bo żeby pojechać 3 godziny z Piotrkowa, gdziekolwiek i wiedzieć, gdzie się jest, to jakby to jest szalone, że... Bo ja naprawdę wierzę, że on w odległości paru metrów zaznaczy ten punkt. To jest szalone. O, tam jest... Dlaczego ja tam nie poszedłem od razu, jak tam jest jakaś droga wojewódzka? Tam na inwestorów, ale cholera, gdzie to jest? Tory są. Śledzić tory, inwestorów duńska. No dobra. Koniec tej zabawy, Tomek. Kolejowa, grabiowa. Dobra, tory mi to bardzo pomogły, dziękuję toru. Znalazłem ulicę, na miejsce startu chcę wrócić, żeby sprecyzować. Miejsce startu? Tak. Dobra, usługi ogrodnicze. Jakby spójrz na ten żywopłot. Tutaj. Dziękuję. Tory pomogły. Byłeś kiedyś w Dębicy? Nie. Ja też nie.